Siemanko, z tej strony Sztymelo, z kanału Tarantula Sztymelo. Witam wszystkich na nowym odcinku. Dzisiaj postaram się Wam, znaczy nie tylko dzisiaj, ale przez najbliższy czas postaram się zrobić kilka odcinków z opisem gatunkowym pająków. Zajmę się oczywiście tymi pająkami na sam początek, które sam posiadam. No, może dopowiem lub zrobię jakieś, poszukam jakichś zdjęć na internecie, jeżeli będę umiał to wrzucić z opisem, żeby nie było tam jakichś problemów z prawami, to oczywiście to zrobię. A my dzisiaj obejrzymy sobie dwa moje pajączki. Prawdopodobnie będzie trzeba je, może będzie trzeba je przykarmić, może będą miały ochotę. Będzie to dorosły samiec Formic topus Green Femur Gold Carapax, jak i Formic topus Auratus. Obecnie posiadam tylko dwóch przedstawicieli tego gatunku. Pajączki są dosyć spokojne, zresztą o tym porozmawiamy sobie później. A teraz jeszcze nie subskrybujesz, to bardzo proszę o subskrypcję, łapkę w górę, jak Ci się podoba filmik, łapkę w dół, jak Ci się nie podoba, w komentarzu możesz napisać wszystko, co Ci się podoba lub nie. Na pewno będę brał to pod uwagę. Przepraszam z góry oczywiście za dźwięki, które są w tle. W dzisiejszym dniu jest pełna chałupa ludzi, więc jeżeli będą jakieś przebicia, to z góry przepraszam. Mikrofonu jeszcze profesjonalnego nie mam. Na pewno wkrótce się taki znajdzie. W tych odcinkach, które będę teraz tworzył, będziemy mieli widok za okna. Na chwilę obecną jest strasznie nieprzyjemna jesień. Ciemno, zimno, śniegu nie ma, znaczy jesień. W ogóle powinna być zima, pełno śniegu, ale nie ma, wygląda strasznie jesiennie, ponuro i w ogóle jest dramat na dworze, ale my zajmiemy się tym, co jest w środku, także przechodzimy do odcinka. A więc tak, wszystkie Formic topusy ogólnie należą oczywiście do gatunku Teraphosidae, czyli ptasznikowatych. Występują głównie w Indiach Zachodnich, na Kubie i w środkowej części Ameryki, w niektórych regionach. Także ogólnie rzecz biorąc, spróbuję go najpierw nakarmić. Czy on w ogóle będzie miał ochotę coś zjeść? No, wyglądał jakby chciał, ale nie wyglądało to za dobrze. Świerszcz już mi ucieka daleko, chwilę dal. O, świerszcz mi wyskoczył i uciekł. No nic, ja spróbuję tego świerszcza złapać i jeszcze raz mu podać. Może mi się uda. Mamy świerszczyka. Teraz pytanie brzmi, jak sobie tutaj poprawię jeszcze, żebym nie wyszedł z pincety. Bo to już jest dorosły samiec i problem może być taki, że on już jest bliżej końca niż dalej. Ogólnie rzecz biorąc, Formic topusy należą do pająków naziemnych, spokojnych, w miarę słabo jadowitych. Jednym z takich bardziej znanych Formic topusów jest oczywiście Auratus, jak i SP Dominican Purple. Także Green Femur Gold Carapax jest troszkę rzadkim pająkiem. Jeszcze nie tak dawno nie do końca wiedziałem, o co tutaj chodzi z tym chłopakiem. Na szczęście poczytałem, posprawdzałem, dowiedziałem się, ale tak jak mówię, ja już próbuję podawać karmówkę od jakiegoś czasu. I on nie wykazuje zbytnio zainteresowania z jedzeniem takiego świerszcza. Także ja sobie go tutaj dam do pojemniczka na razie. A w tym czasie zajdę sobie jeszcze szybko po robaczki, bo mam te drewniaki. I może on będzie miał ochotę na takiego drewniaka. No, drewniaka już mamy. Także już sobie weźmiemy z
Spróbujemy mu tu podać. Może po prostu już jest stary i nie chce mu się latać ze świerszczem. W każdym bądź razie formiktopusy są polecane na pierwsze pająki. Nie wiem, wspominałem czy nie, ale są mało jadowite. Znaczy słabo jadowite. Ale wiadomo, jak przy tej wielkości pająk to helicery ma już dosyć spore. O, podłożę mu tu centralnie pod helicery. Nie wiem, czy będzie miał ochotę. A my w tym czasie zrobimy sobie zbliżenie do niego. Powiem wam, że na temat tego gatunku, jako typowo tego Greenfernurgo Calpax, nie umiałem znaleźć zbyt dużo ciekawych informacji. Widać, jak mu się tutaj mienią, zielony ten mieni na nogach. Nie umiałem znaleźć zbyt wiele informacji na temat tego gatunku. W każdym razie jest dosyć poszukiwany przez hodowców, także fajnie, że jest. Przykro mi tylko, że ten samiec niestety jest już ku końcowi, a ja dopiero nie umiem znaleźć tutaj, przynajmniej w okolicach lub gdzie patrzyłem, samiczki dla niego, więc mam taką cichą nadzieję, że niedługo, jak wybiorę się na targi bo są targi w Sztokholmie, więc na pewno się na te targi wybiorę 28 stycznia. Postaram się wam tu wkleić też reklamę tego. Nie wiem, czy by się udało. Ostatnio próbowałem i też była... powiem krótko. Jako amator, nowicjusz, nie wszystko jeszcze umiem i potrafię, ale widać, jak mu się pięknie na zielono te nogi mienią. Spójrzcie. Jest naprawdę zarąbisty pajączek. No szkoda tylko, że nie jest samiczką. Także ja sobie jeszcze mu podleję troszkę, bo widzę, że ma bardzo sucho. Także na pewno mu podleję. Jak zacznę lać wodą, to on nam stąd czmychnie. Czy my tego chcemy? Raczej nie. Więc ja sobie wezmę chociaż... Przykryję go tutaj z tyłu, bo jak on zacznie czmychać, to czmychnie nam do tyłu. A tymczasem... O, mówiłem? Mówiłem? On już myśli o tym, żeby wyjść. Gwarantuję, że jakbyśmy nie mieli tego u góry, tu pająk jest już poza pojemnikiem. Także porządnie mu tutaj nawodnimy, bo miał naprawdę sucho, ale tylko tu z przodu, tam z tyłu niech ma dalej sucho, może ma taką ochotę. A poza tym ja nie chciałbym też przesadzić. O, tam się schował. A my przejdziemy do następnego formiktopusa, o którym już wiemy nieco więcej. Także naszym następnym aktorem będzie Formiktopus auratus. Zrobię na niego lekkie zbliżonko. Wygląda... O, może jednak oddalę troszeczkę. O, tak będzie, myślę, że ok. Jest mała szansa, że cokolwiek nam zje, ponieważ nie wiem, czy widać, ale tutaj, tu przy odwłoku, już się zaczyna robić blade, więc prawdopodobnie będzie się szykował do wylinki. Mam nadzieję, że będzie to wspaniała samica, jak będzie się okaże. Ja jej spróbuję jeszcze tutaj jakiegoś drewniaka dać. Może jeszcze będzie miała ochotę. Miał zjeść. W każdym bądź razie tak samo jak i Greenfernurgo Gold Carapax, Formiktopus auratus, również słabojadowity, naziemny ptasznik.
raczej bardziej woli wyczesywać włoski parzące, aniżeli kąsić swoimi helicerami. Także spójrzmy, jak zareaguje na drewniaka. Czy będzie miał ochotę? Nie, tak jak mówiłem, nie bardzo. Nie ma ochoty na drewniaka. Także nie będziemy go drażnić do pojemniczka. Ten akurat gatunek formiktopusa występuje na Kubie. Ogólnie rzecz biorąc, jako że to Kuba, to nie będziemy mieli zbyt tropikalnych warunków. Będzie raczej suchawo. Zresztą tak samo jak tamten formiktopus. Nie, raczej staram się ich nie przelewać. Widzę, że zdecydowanie lepiej im, jak mają trochę sucho. Co jakiś czas zrobię im popodlewam, dostaną wody i myślę, że jest ok. Spróbujemy troszeczkę zdenerwować naszego pająka. Delikatnie. Czy będzie się nam stawiał? No widzicie, ani się nie stawia. Nawet nie ma za bardzo ochoty wyczesywać włosków parzących. No ja jeszcze się nie czuję na siłach brania pająków na ręce. Do tego wszystkiego dojdziemy. Także nie ma co kozaczyć. Zdecydowanie każdy pająk, nawet jak jest niezbyt jadowity, w sensie mocno jadowity, to musimy pamiętać, że jednak jest to jadowite zwierzę, które posiada dosyć spore helicery, czyli swoje te, można powiedzieć, zęby jadowe. I na pewno, jeżeli nawet ma mało jadu, to zdecydowanie woli, zdecydowanie może boleć, no po prostu, bo są to duże, duże zęby, nie? Także no, trzeba uważać na każdego ptasznika. Do każdego trzeba podchodzić z głową, czy jest na pierwszego, czy nie jest na pierwszego. Ogólnie rzecz biorąc, formiktopusy dorastają do pokaźnych rozmiarów. To jest naprawdę dosyć ładny, złoty pająk, akurat ten Auratus. Tak samo tamten Green Femur Gold Carapax. Ale już wkrótce gwarantuję wam, że będę się rozglądał za następnymi przedstawicielami tego podgatunku. Bardzo mi się podobają, są spokojne, nie stwarzają problemów. Ja sobie jeszcze wezmę teraz, wymienię mu tutaj wodę, podleję już poza kadrem, bo nie chcę, żeby te filmiki były zbyt długie z opisem gatunku. Myślę, że powiedzieliśmy wszystko, co trzeba było powiedzieć. Temperatura, w jakiej powinien... Myślę, że wszystko, co trzeba było powiedzieć, już zostało powiedziane. Tu jeszcze jedno małe zbliżenie na ten świetny, złoty Carapax. Musicie przyznać, że ten złoty Carapax naprawdę wygląda majestatycznie. Także na pewno będę szukał następnych, tak jak mówię, przedstawicieli tego gatunku. Co jeszcze mogę dodać? Temperatura od 24 tam do 28 stopni. W dzień oczywiście, w nocy może troszeczkę spaść. Koło 20-22 podejrzewam. Także no jak większość ptaszników. Jeszcze na dzień dzisiejszy mam dla was taką małą... No pokażę wam, co się stało z paludarium. Zrobiłem gałę. Niestety zdarza się dla wszystkich, zdarza się wszystkim, każdemu może się zdarzyć, zwłaszcza początkującym, także paludarium będzie już przerabiane, ale co się z nim stało i czemu, to wam pokażę już za chwilę. I jeszcze oprócz tego przyjechała mała paczka z moich starych części do akwarium, które kiedyś miałem, więc na pewno będziemy jeszcze przerabiać te paludarium, a jak, to zobaczycie już wkrótce, czekajcie na odcinek. Także z niespodzianek wpadła taka torba gratów. Oczywiście tą beczkę tej w ogóle nie potrzebuję.
bo to jest typowo akwariowa, może się sprzedać, kupi coś do pajączków albo do paludarium, ale są i korzenie, jakieś korki, lekkie kamienie, bo te co ja mam włożone w paludarium to są tak ciężkie i niewygodne, że masakra, więc na pewno z tym będzie zarąbista. No przerobię to i będzie zarąbiście, naprawdę już to widzę. A w paludarium stał się taki syf, że nie dałem tego drenaża i do tego jeszcze nie sprawdziłem szczelności tej kawałka szyby, co doklejałem. No i mam przeciek, także myślę, że od jutra będę, no jutro cały dzień się zabiorę za to, żeby to wszystko ogarnąć. No i trudno, tyle. Także widzieliście, co stało się z paludarium i co przyszło, więc na pewno będzie super aktualizacja. Potrzebuję tylko kupić ten drenaż do tego i zmienić tą szybkę, bo to będzie zdecydowanie dużo bardziej ciekawe. O formitopusach przerobiliśmy dzisiaj, wydaje mi się, wszystko. Także podsumowując, pająk słabo jadowity, naziemny, nadający się na pierwszego, ładnie ubarwiony. Akurat tak dzisiaj pokazałem te dwa. Nie wiem, czy udało mi się w filmiku włożyć zdjęcia jeszcze innych. To się okaże. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na następnym razem zajmiemy się Nandu. Też posiadam dwa z tego gatunku. Także będzie to również ciekawy odcinek, ciekawa aktualizacja tych pająków. I myślę, że może w przyszłym tygodniu zrobimy sobie taki odcinek a propos wylinek. Co to jest wylinka, jak wyglądają wylinki, jak pająk się zmienia po wylinkach i spróbujemy dotknąć trochę tego tematu. Ja postaram się znaleźć dla Was coś ciekawego, jeżeli mi się uda. Z tych pająków dzisiaj, tak jak mówię, no jeden z ciekawszych rzeczy był ten Green Femur Gold Carapax. Dosyć niezbyt znany pająk. Mało informacji na jego temat można było wyszukać. Także jest on naprawdę bardzo ciekawy. No i co? Spróbuję znaleźć do niego samicę. Jeżeli mi się uda, zanim umrze, na pewno spróbujemy go rozmnożyć. A jeżeli nie, no to trudno. W każdym razie jest kilka pomysłów na parę fajnych projektów, także oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli nie podoba wam się, dyslajkujcie i my widzimy się w następnym odcinku, a co będzie, to już zobaczycie następnym razem. Dzięki wielkie, pozdrowienia i do zobaczenia. Nara!